beautiful exhibition. Powiedz, podziękuj po angielsku. Po angielsku, thank you. Podziękuj po angielsku. Tell him the tables are going away after today. Maybe a little champagne for him. He would like some champagne. Oh, yes. Please meet you, Dr. Keller. Congratulations, my guy. Wonderful job. My guy. If I had 1/10 your talent, I'd be a millionaire. 1/10. You have to speak very slowly because he's only. Okay. And speak very slowly and congratulate you very slowly. Susan. You want me? Oh, yeah. Sure. No. Fine. This is George. Excuse me, this will be Thomas for Lubomir Tomaszewski. Little champagne for luck and for good art. Perfect art. And you know, and curator. Where is Cristina? Oh, she's being interviewed. She's being interviewed. Lubek, zaraz będzie. Chodź, ona wyszła do samochodu. Chodź, zaraz przyjdzie. Hello. Welcome to the preserve. I'm Susan. A przecież mam ci. I'm the preserve manager. Oh. Yeah. 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 So does the exhibit look good to you? Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Congratulations. Pani jest cudowny, ekspert.
miłości. Lubek zawsze taniec kochał i tancerki, zwłaszcza tancerki. Tylko szkoda, że pan pochodzi z Warszawy. Szkoda, że pan pochodzi z Warszawy, a nie z Łodzi, tak jak ja. Panie Marku, byśmy kiedyś rozmawiali chyba przez telefon. Panie Marku, tak, zapraszam. Tam są wizytówki, nasze zaproszenia, bo mamy z Lubkiem wystawę w Fundacji Kościuszkowskiej. To właśnie jest pan, który ma ten Włodzimierz Ofinka. No proszę. Ja nic nie mogłem więcej pomóc niż nie rozumiem realnie, bo mam ja uwielbiam. Siebie za dużo. Piękne prace. Każda pana praca dla mnie coś określa. Mam rację? A model się podoba? Tak, świetnie. Pewne etapy życia. Ja myślę, że nie spodziewałem się. Nie? Polskiego klubu i robią się na spotkanie, mają na pewno świetne powiedzmy o modelarstwie. Zrobię zdjęcie do nowego dziennika. Będzie notatka. Ucieknę do mojej żony. Proszę bardzo. To była wspólnie fundacja. Kto na tym kasę robi? Hello, Lubek. Come on, sit down.
curato. Combinations, you know, stone, wood, there's a story metal, you know. Behind this. Do you know about the fire painting? Yes. You know why? The smoke? No. He was the member. He took the part of the Warsaw Uprising, 1944. Sure, sure. German people surrounded it. Yeah. Soviets didn't help. So 100-some thousand people, Polish people died. Yeah. In the uprising. He was fighting. I think his brother died. And since then, he decided to paint the fire. As a torch, he torches the paper. Interesting. That's how he came on to this. Yeah. Very interesting. There's some movies on YouTube. And YouTube. I have to see that. YouTube. Google his name. Yeah. You should see that. Some films on the YouTube. Yeah. Isn't that interesting? That's a great story. I want you to
Przeprowadzaliśmy, przyjechałeś do nas z takim wózkiem do kamieni. Czekaj. I mówisz tak, Janusz, gdzie masz te szafy? Będziemy przeprowadzać. Pamiętasz, jak się przeprowadzaliśmy? Miałeś tak energię. Miłe, piękne i niespodziewane. Ty, Lubku, musimy do tego łabędzia podejść. Koniecznie. Bo mam pytanie do ciebie. Dobre miejsce w Fundacji Pleasantville. Tam gdzie jest. No ale cały czas tam jest. Tak. Galeria. Lubku, podejdziemy może do tego. Bardzo dziękuję.
Tomek dużo taki materiał. You cannot imagine how much I owe to this guy. Yeah, me too. I love this guy too. Jakie świąteczne. No nic, wypijemy drugiego szampana kiedyś. Ty, co się tam martwisz? Będzie dobrze. Musimy klasę pracować. Trzeba pokazywać lubię. No. Ty pamiętasz to? Patrz, Tomek ma jeszcze. Tomek jak był w pracowni parę lat temu, Lubek, nakręcił film i robił zdjęcia u ciebie. Ty opowiadasz Tomkowi, wiesz, o rzeźbach, jak je robisz i tak dalej. To jest bardzo fajny film zrobił Tomek, wiesz. Bardzo fajny. Bardzo fajny, no. To jest cały film właśnie. Kiedyś sobie chcieliście oglądać ten. No, super. No, ty Tomek będziesz w fundacji, spróbujesz, nie? Staram się, no. Dobra, tak, fajnie, dziękuję za zaproszenie. Bardzo przyjemne. Także będziemy szykuj się na wystawy. Będziemy za dwa tygodnie na Manhattanie. Ja to się gdzie będziemy razem pokazywać? Aha, w przyszłym roku. Razem. Lubek, w przyszłym roku 25 lat emocjonaliści mają. W przyszłym roku, dokładnie 25 lat, ćwierć wieku. I zrobimy w przyszłym roku serię fajnych wystaw. Będzie konsulacie, zrobimy, wiesz, w Galerii Amerykańskiej wystawę. Wiesz, będzie fajne podsumowanie, także jeszcze dużo rzeczy do zrobienia. Także, piękna wystawa. Bardzo ładna wystawa. Jestem taki kompletnie zaskoczony. Bardzo, i zwłaszcza, że tu masz i palone prace i masz rzeźby twoje. I w technice tego tłuczenia, jak to nazywałeś? Tłuczenia? Te bite, te tłuczone, co karton dziurawiłeś. Dziurawione, tak? Technika dziurawienia. Taka nietypowa. Także w tej technice, Lubek, masz naprawdę przefajne rzeczy. Co to jest za budynek? To jest przy Rockefellera, tutaj jego tereny Rockefellera, park, wiesz. Tu jest niedaleko, wiesz, Kajket, Sleepy Hollow i taki bardzo ważny ten teren. Tu właśnie Lubek pokazywał. Andrzej, tu jeszcze jakbyś tego przebitkę. Lubek, ty powiedz na o tym łabędziu. Dlaczego tego łabędzia zrobiłeś? Czy on taki specjalny był? Dlaczego go zrobiłeś? On jest piękny. Zrobiony dymem. Czarny. To jest czarny łabędź, czy on powinien być biały na czarnym tle? Ale dymu białego na czarnym, to trzeba pomyśleć. Może ty zrobisz kiedyś dymem białego łabędzia na czarnym tle. Jestem zaskoczony, zwłaszcza, że te rzeczy to ja robiłem tak sobie na boczku. Przy okazji. Ale on jest wspaniały. Właśnie, wykorzystując nową technikę, zacząłeś malować dymem. Ja nie myślę, żeby ktoś przed tobą malował takie tematy, jakich ty się podjąłeś. Bo nie, tu jest akurat łabędź, ale w technice palonej robisz serię obrazów z powstania warszawskiego. Przepiękny. Oddaje właśnie tą powagę, tą sytuację, jeżeli chodzi o powstanie warszawskie. Przepiękne. Dziękuję bardzo. Piękna wystawa. Aha.